Cześć. Niedziela, prawie za chwileczkę po niedzieli, ale stwierdziłam, nagram jeszcze troszeczkę, chociaż rozkminek. Wpadło mi do głowy, że opowiem Wam o fajnym sposobie, jak zrobić mocno energetyczną wodę. Oczywiście jest to też sposób w Hoponopono, znany. Bierze się, słuchajcie, taką buteleczkę wody. Musi być koniecznie szkło, niebieskie szkło, obojętnie jaki odcień szkła. Może być od turkusowego poprzez leciutko jakiś niebieski, poprzez taki ciemny, tak jak akurat mi się udało znaleźć. Nalewa się wody najlepiej filtrowanej lub z jakiegoś innego, z jakiejś innej butelki wody mineralnej. No raczej nie gazowanej i raczej nie wody z butelek plastikowych, tak? Wystrzegajcie się butelek plastikowych, ponieważ jak wiecie, taka woda to nie nadaje się do spożycia. Ale słuchajcie, i co robimy? Nalewamy wodę, wystawiamy na słońce, na promienie słoneczne, gdzieś około 2-3 godzin, może być dłużej, nic się nie stanie, jeżeli będzie to dłuższy okres czasu. Z taką intencją, niech ta woda przyjmie to, co najlepsze. I wtedy taką wodę sobie wypijamy. Możemy, jeżeli jest dzień słoneczny, możemy sobie to zrobić 2-3 razy w ciągu dnia. A co, jeżeli na przykład słońca nie widać? Bo jest szaro, ponuro, jesień i nie wiadomo, czy co tam jeszcze. Stawiamy pod lampę, ale uwaga, byle nie lodową. Najlepiej jakąś tam mieć starą taką żarówkę jeszcze, gdzie normalnym światłem żółtym jest naświetlone i wtedy też z taką samą intencją. Wiecie co, ja czasami lubię sobie zrobić taką wodę, szczególnie jak mam jakieś ciężkie energetycznie dni, na przykład, nie wiem, czuję się taka jakaś, nie wiem, jakaś zdołowana, albo nie mam za bardzo siły, żeby cokolwiek robić. No i wtedy wystawiam sobie taką wodę. Wypiję raz, drugi, trzeci. Już czuję, jak mi się energia podnosi i fajnie. To jest jedna rzecz. No, słuchajcie, na pewno wiecie, że różni bioenergoterapeuci sprzedają wodę, oczywiście. Twierdzą, że cudowną wodę, tak, z właściwościami leczniczymi i tak dalej. No, można sobie oczywiście kupić, wydać pieniądze, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę wydać na coś takiego, ale po co wydawać pieniądze, jak możecie sobie sami taką wodę zrobić? I zresztą jest to woda bardzo wysokoenergetyczna. Wiecie, co pijecie, wiecie, jak jest zrobiona. No i tyle. Także macie też cudowną wodę. Macie możliwość zrobienia sobie sami cudowną wodę, no i zupełnie za darmo, prawda? Choć może nie zupełnie za darmo, trzeba znaleźć najpierw taką jakąś wodę w takim niebieskim szkle. No to też trochę kosztuje parę złotych, ale zawsze warto w domu mieć taką niebieską buteleczkę. Z tego co wiem, to kiedyś jeszcze na początku nie mogłam nigdzie takiej butelki dostać, to gdzieś wyczaiłam butelkę po dżinie, gdzieś tam na dnie jeszcze było, wylałam. Ona jest taka bardziej turkusowa, ale też się nadaje. Także jeżeli ktoś zobaczy, że u męża gdzieś tam w szafie albo u taty gin jeszcze jest, to wiecie, to tak można opróżnić i dać sobie wody, byle nie za dużo, bo to ta niebieska butelka to jest ten Bombay Gin, on jest straszliwie drogi, także żeby nie było, że namawiam do przestępstwa. Za chwilę ktoś mnie tutaj skomentuje, że namawiam do wylewania alkoholu strasznie drogiego, żeby nie było. Ale nic straconego, alkohol jeszcze nikomu nie pomógł. To jest jedna rzecz. Dobrze, słuchajcie.
Chciałabym jeszcze opowiedzieć o czymś takim, że Ho'oponopono bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że im więcej wymazujemy jakieś programy, przekonania, myśli, które są negatywne, to wtedy robi się miejsce u nas podświadomości na to, żeby wlewała się w nas boska mądrość, boska inspiracja. I wiecie, co tak mi przyszło zupełnie do głowy? Zobaczcie na przykład, co Jezus mówił. Jezus mówił, że ja i Ojciec jesteśmy jednym, jesteśmy jedno. Czyli on tak potrafił pokonać te wszystkie przekonania, myśli, jakieś programy, które zapewne wtedy też już krążyły. A w tej chwili to pewnie mamy milion razy czy kilka milionów razy więcej tego dziadostwa. No ale słuchajcie, jeżeli jesteśmy w stanie czyścić, 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 pamiętamy, jak to było: I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, czyli przepraszam, dziękuję, proszę, wybacz mi, co tam było, no i kocham cię, tak, oczywiście najważniejsze. I wtedy jesteśmy w stanie, mówiąc to ciągle, wymazywać to wszystko złe, te wszystkie negatywne programy. I zaczynamy się napełniać inspiracją. I wtedy fajnie może przyjść do nas super myśl, super sen, może przyjść jakiś fajny pomysł, co zrobić dalej. Zazwyczaj wiecie co, inspiracje, nie wiem jak do was, ale do mnie akurat przychodzą w czasie snu. Bardzo ciekawy sen miałam ostatnio, wam opowiem. Miałam taki sen, że mój komputer, który używam normalnie w pracy, ale w takiej pracy zawodowej, zamknęłam go, napisałam na kartce odręcznie wypowiedzenie z pracy, zostawiłam go na takim wielkim, wielkim dębowym stole i powiedziałam: a teraz, Boże, niech się dzieje Twoja wola. Tak powiedziałam, słuchajcie, w tym śnie. Wtedy poczułam, że rosną mi skrzydła i poleciałam, taka wolna, zupełnie taka szczęśliwa. No, fajny sen, bardzo, bardzo fajnie się poczułam po nim. No ale tak, nie wiem, czy brakuje mi jeszcze odwagi, czy brakuje mi jaj, jak to się potocznie mówi, żeby coś takiego zrobić. No ale wiecie, no, życie jest życiem, jeszcze jesteśmy na ziemi. Te pieniądze są potrzebne, żeby przeżyć, także tak jak większość ludzi, oczywiście pracuję zawodowo. No i pewnie jeszcze będę długo pracowała. No, także słuchajcie, taki sen, taka inspiracja przyszła do mnie, może kiedyś, za kilka lat, coś się zmieni i wtedy będę w stanie coś takiego zrobić. Także słuchajcie, jest nadzieja. Nie wiem, co jeszcze chciałam opowiedzieć. No, to tak chodziło za mną, żeby opowiedzieć wam właśnie o tym poczuciu, że boskość i my możemy być jednym, że możemy być tak wypełnieni miłością Boga i być na tym świecie, ale nie z tego świata, że jesteśmy w stanie zrobić wiele cudownych rzeczy dla siebie, dla rodziny, dla innych, tylko dlatego, że mamy zupełnie inne myślenie i że nie wchodzimy emocjonalnie w żadną politykę, żadne jakieś dziwne, nie wiem, kłótnie czy negatywne programy. Oczywiście jak najbardziej uczestniczyć, bo to jest nasza odpowiedzialność jako obywateli, ale słuchajcie, tak na spokojnie, z głową, z umiarem, żeby to wszystko jakoś na spokojnie przeanalizować i spojrzeć na to wszystko z jakiejś perspektywy, tak? Żeby nie wchodzić za bardzo właśnie w te programy, tak?
Nie wiem, jak ktoś jest za lewicą, a za prawicą, albo odwrotnie, żeby nie wiem, nie wyzywać się, nie krzyczeć. Każdy ma prawo wyboru. Wy też macie prawo wyboru. Każdy ma inne przekonania. Należy to uszanować. No i tyle. Także no jedynie, co możemy robić, to pamiętajcie, możemy wymazywać programy, czyli I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. No i niech się zadziewa to, co ma się zadziać dobrego dla wszystkich, co nas będzie prowadziło do zmian, do lepszej ziemi, do lepszej sytuacji. No i zobaczymy, co się będzie działo. Także to tyle. Słuchajcie, powoli myślę, że zacznę mówić już o Akaszy, ale to od następnego odcinka, a tymczasem życzę dobrej niedzieli, tych kilku godzin niedzieli, która została, no i dobrego całego tygodnia. Pozdrawiam, cześć!